Szanowni Państwo, otwieram obrady 15. sesji Rady Gminy Smutnok. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Wójta, Pana Wicewójta, Pana Skarbnika, Pana Mecenasa, pracowników urzędu, Panie i Panów Sołtysów. Witam media. Witam bardzo wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Przechodzę do porządku obrad. Dzisiejsza sesja zwołana jest na wniosek Pana Wójta i proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad. Pierwsze, otwarcie przyjęcie porządku obrad. Drugie, podjęcie uchwał w sprawach. W punkcie A zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Smutno na lata 2015-2020. B zmieniającej uchwałę budżetową gminy Smutno na 2015 rok. C udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu. 3 zakończenie obrad 15. sesji Rady Gminy Smutno. Czy są pytania do tak przedstawionego porządku? Jeśli nie ma pytań, to głosujemy. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Porządek obrad został przyjęty. I przechodzimy do drugiego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach do podpunktu A. Do projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową i proszę Pana Przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Słupno z dnia 20 listopada 2015 roku. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Słupno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 12/3/14 Rada Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, czy są pytania do tak przedstawionego projektu uchwały? Może ze strony Pani Skarbnik byśmy prosili o kilka słów? Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, jakie są zmieniane w uchwale bieżącej, to jest to przedsięwzięcie przebudowa drogi gminnej Ryszynowy-Kochą o kwotę 195 tysięcy złotych, to zwiększenie nakładów i w zadaniu budowa ulicy Żeglarskiej Smoczej, zwiększenie o 2000 zł. Ponadto są też i zmniejszenia nakładów WPF Arkadia Mazowiecka, przebudowa drogi gminnej Borowiczki Piękki o minus 22 tysiące złotych, przebudowa drogi gminnej Wyszyno-Słupno o 11 tysięcy złotych, przebudowa drogi gminnej Płock-Ryzyna o 29 500 złotych, zmniejszenie, jak również ulicy Czarnieckiego w nowym budżecie, też zmniejszenie o 46 tysięcy złotych. To już było szczegółowo omawiane, więc gdzieś się zmieniło w stosunku do tych kwot w poprzednich wersjach uchwały. Czy
Proszę pan radny Dreyfus. Pani przewodnicząca, wysoka rado, panie ludzie, pani starny, właśnie dotyczące tego zwiększenia 195 tysięcy na tej drogę. Jeżeli dobrze wiem, ta inwestycja bodajże już jest zakończona i te dodatkowe 195 tysięcy, tak trudno, na co one mają być konkretnie przeznaczone. Czy to będzie, to tak, nie mamy żadnej informacji dotyczącej, na jakie potrzeby to w ogóle jest 195 tysięcy. Nie mam w ogóle jako tego, że potrzeba jest tego dofinansowania. No ale chcemy mieć jakoś wiadomo, na konkretną sprawę, dlaczego to, co dołożone jest ta kwota 195 tysięcy. To może ja oddam głos panu naczelnikowi. Proszę. Proszę państwa, te roboty dodatkowe, które wynikły na tej budowie, wynikają z pewnych braków, które były w projekcie. Nie było zatoki autobusowej przy szkole, nie było bariery, które w tej chwili są dostawione i to przejście dla pieszych było w innym standardzie niż wcześniej pracowane. Stąd właśnie takie procesy. Są to roboty dodatkowe niezbędne do zamknięcia inwestycji. To jest jedna zapodrzka? Tak, ponieważ ta po drugiej stronie była uwzględniona w projekcie, natomiast ta przeszkoda nie była uwzględniona. Kiedy jest projekt tej drogi? Kiedy zakończenie będzie tej inwestycji? Czy to już jest zakończona, czy jeszcze nie jest zakończona? Zakończenie inwestycji zostało przesunięte właśnie do 20 listopada, czyli do dzisiaj. Jak właśnie wcześniej było podawane, że to był początek listopada. Tak, ponieważ wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania ze względu właśnie na te roboty, na roboty dodatkowe. Przychyliliśmy się do tego. No i teraz już na poprzedniej sesji było zgłaszane zapotrzebowanie właśnie na te środki, że są te roboty dodatkowe, nie zostało to przyjęte. Stąd dzisiaj właśnie sesja nadzwyczajna związana z tym terminem. I to jest zatoczka barierka i stoiczka? Przejście na pieszy. Proszę. Proszę pan radny, żeby... Chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie przepisy państwo zleciliście roboty dodatkowe, bo z tego co ja wiem, nie można zlecać żadnych ludzi, nie mając robót, nie mając na to finansowania. Moja koncepcja powinna wyglądać w ten sposób, że państwo powinniście przewidzieć ewentualne dodatkowe koszty, na początku nawet wziąć taką góreczkę i żebyśmy państwu przygotowali, uchwalili więcej pieniędzy. Natomiast teraz robicie od końca sytuacji. Nie macie finansowania, prosicie radę w tym momencie o przybicie wam rzeczy, które już żeście wykonali, zlecili bez finansowania. Czy ja dobrze rozumiem? Proszę mnie potwierdzić albo zaprzeczyć. Pani skarbnik. Proszę pan radny Dobrosiński. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, koncepcja, o której tu przed chwilą usłyszeliśmy w swoim zamyśle, polega mniej więcej na tym, że planuje się wydatki większe niż rzeczywista jej wartość. Ja się z taką koncepcją nie zgadzam. Proszę, może pani przekazać? Jeżeli chodzi o to finansowanie, to ta umowa na roboty dodatkowe nie została podpisana. Ale roboty zostały zlecone. No przecież wykonane są bez finansowania. Ja się o to pytałem. Na jakiej podstawie? Nie macie finansowania, zlecacie roboty. Nie macie zabezpieczenia. Nie zostały zlecone, nie ma żadnej umowy. Ale już wykonane jest, no właśnie zatoczka. Na podstawie czego? No pan radny Dreyfuski się pytał, tak? No takie rzeczy różne, tak? No może ja nie mówię, że one nie są konieczne. Natomiast nie macie podstawy prawnej, żeby sfinansować, tak? Czyli w związku z tym mam rozumieć, że to jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak? Nie, to nie jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych, że wydatek nie został podniesiony, ani umowa nie została podpisana. I nie zaciągnięto zobowiązania. Ale co mam tak rozumieć, że jeżeli mamy prawo nie wyrazić zgody, jeżeli wyrazimy zgody, zwolnimy państwa z odpowiedzialności? Panie mecenasie, jak to jest? Ja bym miał teraz pytanie do pana. Proszę państwa, do naruszenia dyscypliny finansów publicznych dojdzie wtedy, kiedy zostanie podpisana umowa i nie będzie środków w budżecie na ten cel.
taki stan rzeczy jeszcze nie zaistniał. Ale prace zostaną wykonane. Na podstawie jakich? Z jak oparciu, jaką podstawę prawa zostały zlecone? Nie mając finansowania. Bo panie mecenasie, ja rozumiem, bo firma i tak je dostanie, tak? Tylko mi chodzi o to, kto poniesie odpowiedzialność. To nie jest tak, że tych pieniędzy firma nie dostanie. Jeżeli firma dostanie pieniędzy, a środków nie będzie w budżecie, odpowiedzialność poniesie wójt gminy. Rozumiem. Proszę, pan radny Gruzielski. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ padają te same argumenty, tylko może słowa w nich są przestawione, wnoszę o zamknięcie dyskusji, podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia, podjęcia uchwały. Ja może pytam jeszcze, czy są pytania, ponieważ... Czyli wniosek o zamknięcie dyskusji. To jest za przyjęcie wniosku pana radnego Dobrosielskiego o zamknięcie dyskusji. Przepraszam, zanim jeszcze powiem ostatnie słowo, to jeszcze mam pytanie, ponieważ w szóstym punkcie... No, pani przewodnicząca... Jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Nie do tego, żeby zamknąć dyskusję. Dobrze. Nie wiem, co tu mamy głosować. W punkcie szóstym, ponieważ między punktem piątym, siódmym jest punkt szósty i tak 300 zł, nie wiem, do czego to... przypiąć. 300 zł limit na 2015 rok po zmianach 122-300 wynik zobowiązanych tych zmian. Czy on się odnosi, czy ten nie powinno być tej szóstki? Przepraszam bardzo, ale potem podpisujemy projekty uchwał i jeśli jakieś literki się literowa sprawa się pojawia i błąd, to potem też ja między innymi odpowiadam za to i dlatego pytam, czy ta szóstka powinna tam być, czy te 300 zł odnosi się do piątki. Ja nie wiem, Na trzeciej stronie, między punktem piątym, punkt szósty. Bo jest punkt piąty, kończy się limit zobowiązań bez zmian. Potem jest punkt szósty, 300 zł, limit na 15 rok po zmianach, 122-300, limit zobowiązań bez zmian. Ten zapis mi chodzi. To jest niepotrzebny punkt, przepraszam. Bo to no właśnie. Tak. A potem się okazuje, że przy podpisaniu przychodzą panie i proszą, żeby to wykreślić, a wy macie co innego w dokumentach i ja jestem stawiana pod ścianą. I mam prawo o to zapytać. Czyli tam, gdzie jest punkt siódmy, to będzie szósty. Dobrze. Zamykam dyskusję nad tym punktem. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020. Proszę o podniesienie ręki. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, 12 się dobrze policzyłam. Kto jest przeciwny? Jeden głos. Kto się wstrzymał? Dwa głosy. Przechodzimy do... Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sutno na 15 rok. I proszę o odczytanie projektu. Uchwała Rady Gminy Sutno z dnia 20 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową gminy Sutno na 2015 rok.
na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2015, pozycja 1515 oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, to jest dziennik ustaw 2013, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej gminy Słupno na 2015 rok nr 13/3/14 Rady Gminy Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu łączną kwotę 178 855 zł 72 groszy. Plan dochodów gminy Słupno ogółem wynosi 42 875 260 złotych 20 groszy. Jednocześnie wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153 000 zł 818 zł 84 groszy. Podpunkt drugi. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 25 036 zł 88 groszy. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 40 071 zł 32 grosze. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2 875 188 zł 88 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik do uchwały budżetowej dochody na 2015 rok. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu łączną kwotę 178 855 zł 72 groszy. Plan wydatków gminy Słupno ogółem wynosi 42 910 260 zł 20 groszy. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160 805 zł 72 groszy. Podpunkt drugi. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 050 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 32 miliony złotych 515 zł 30 czy tu nie jest błąd? 32 515 690 zł 20 groszy, tak. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 10 394 zł 572 394 572 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik do uchwały budżetowej wydatki na 2015 rok. Podpunkt trzeci. Załącznik do uchwały budżetowej przychody i rozchody budżetu w 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt czwarty. Załącznik do uchwały budżetowej dotacje podmiotowe w 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Podpunkt 5. Załącznik do uchwały budżetowej dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Podpunkt 6. Załącznik do uchwały budżetowej wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Podpunkt 7. Załącznik do uchwały budżetowej wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 2.1. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych 693 tysiące złotych bez zmian. Przychody z tytułu podwyżki budżetu z lat ubiegłych 212 tysięcy złotych bez zmian. Rozchody ogółem wynoszą 870 tysięcy złotych bez zmian. Rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 870 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 35 tysięcy złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z podpunkt pierwszy. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu gminy wynikających z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 35 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto ma pytania? Ja tylko mogę ubolewać, że
te dwa zadania, które tak bardzo dla mieszkańców były potrzebne w związku z budową wodociągu, czyli w Liszynie działka numer 94 i na Baśniowej, nie pamiętam jaki numer, tam gdzie Państwo już mają zbudowany dom i chcieliby się wprowadzać. A mówię to tylko na podstawie tego, że jest jednak wprowadzone nowe zadanie w kwocie 40 tysięcy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicy Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej do Grodziska i do Gruszkowej. I jeśli można było wprowadzić jedno takie zadanie nowe, to wydaje mi się, że te dwa też się powinny znaleźć, ale to taka moja sugestia. Żal wielki, że się nie znalazły. Zapewniamy, że mieszkanka ludzkiej Baśniowej do świąt będzie miała podłączone. A drugi w Liszynie? A co z Liszyna też? Będą. Patrzę, że troszeczkę te załączniki troszkę inaczej wyglądają niż te, co dostaliśmy. Bo w tym, co dostaliśmy, nie ma na druku, że to jest załącznik numer 7. To taka tylko, prawda? Myślę, że... Bardzo proszę. Tak. Czas na sporządzenie tej uchwały był bardzo krótki. Wydrukowałam Państwu załącznik inwestycyjny z Westim, z tego programu, który będzie wysyłany do Regionalnej Izby Obratunkowej. I on jest zgodny z tym, co jest w wydatkach ujęte w załączniku wydatki. I on odzwierciedla Państwu, na jakie zadanie została zwiększona kwota i na jakie została zmniejszona kwota, więc wszystko jest widać. Natomiast były problemy z przygotowaniem, bo były błędy w poprzedniej wersji załącznika numer 7, więc zostawiłam to, żeby Państwo mieli jak najszybciej dokumenty. Natomiast ten załącznik w wersji takiej, jakiej Państwo zawsze otrzymywali, przekażę Przewodniczącej Rady. Jest na te same kwoty, proszę Państwa, tu można sprawdzić, mogę Państwo również to skserować. Wszystko jedno. On został przygotowany, bo kwoty są te same zadania, dokładnie wszystko widać. Mówimy o tym planie wydatków inwestycyjnych. Tak, inwestycyjnych rocznych, tak? O tym mówimy. Że ten załącznik, który Państwo otrzymali teraz przy tej uchwale, jest wydrukiem z systemu. I on jest zgodny z tymi zadaniami, jakie są w załączniku inwestycyjnym, zawsze opracowywanym takim, jaki był wzór przy uchwale budżetowej. On jest identycznie i to jest wszystko zbieżne i dokładnie widać, żeby Państwo mogli przeanalizować, jakie są zadania. Natomiast różni się tylko formą graficzną. Niczym no, więcej. Już mogę tak bardzo, przepraszam, ale... Proszę Pani Radna. W dziale 616. Jest budowa chodnika przy ulicy Miszewskiej, od ulicy Grzybowej do ulicy Bałkańskiej w Słupnie. I to jest zadanie, które jest realizowane przez starostwo powiatowe, zarząd dróg i ono już jest zrealizowane. Natomiast nadal pozostaje z terminem realizacji do końca listopada zadanie budowa chodnika przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27. I to jest 70 tysięcy. Myślę, że to jest mowa o tym zadaniu, więc według mnie to jest błąd tutaj, jeżeli chodzi o nazwę tego zadania. Bo to zadanie tak nazwane jest realizowane już nie przez gminę, tylko przez starostwo. I ono już jest zrealizowane. W zasadzie jest prawie, że do przecięcia wstępu i oddania. Natomiast może gdyby to drugie zadanie również starostwo robiło, to byśmy w ogóle już nie mówili o tym, a to drugie zadanie robi gmina, ma zrobić. Do końca listopada. Więc chyba tu jest błąd w nazwie. Nie, nic. Kto prosiłabym o sprostowanie tego? Powiem szczerze, to zadanie nie podlegało w tej uchwale żadnej zmianie, prawda? Ono jest, więc nie zostało zaktualizowane w systemie Bestia, jak widzę.
Wcześniej, być może. Wcześniej. Kiedy było zmieniane, bo w załączniku, było aktualizowane, natomiast nikt nie aktualizował, jak widzę. Myślałam, że jest stan jest prawidłowy, bo zawsze trzeba zmieniać, jeżeli jest zmiana nazwy. Nie, ja nie mówię to w kontekście pani, że pani nie zmienia, tylko bo to nie, zadanie nie, rzeczywiście nie. było. Ja nie zmieniałam, nic nie zmieniłam. Myślałam, że jest prawidłowo. Po prostu nie dopatrzymy. Czy to dobrze analizuje trzeba pani? Trzeba analizować wszystkie, czy rzeczywiście wszystko było wprowadzane do systemu wersji, bo widać, to, czy nie? Bo widać, że nie. Czy ja to dobrze odczytuję? Zwrócę uwagę, że wszystkie te zadania, jakie były. Przed tą sesją żadne wnioski od nas nie były składane o jakichkolwiek zmiany. To musiało być już dawno, po prostu dawno. No ale nie dostawaliśmy takiego wydrukła, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, to było rozdzielone na dwa różne zadania, tak? Jedno realizuje starostwo. Tylko realizuje starostwo przy naszym udziale. Tam była dotacja, z tego co pamiętam. Od ulicy Wiosennej do posesji 27 to jest do działu numer 2 na 5. Tak, będzie to wprowadzone do bestii. Tak, nie to zadanie. Ale to jest widziane w tym roku. A jeszcze mam pytanie odnośnie, proszę Państwa, w poprzedniej projekcie uchwały, która była przygotowana na poprzednią sesję, mieliśmy kwotę 360 tysięcy zwiększenie dochodów. Teraz mamy 75 680, co się zadziało, że te dochody w tej chwili wykazane są w takiej kwocie, a wiem, że tutaj pani nam wyjaśniała, że to są kwoty z opłaty adiacenckich, więc teraz w tej uchwale tego po prostu nie mamy. W związku z tym, że zostały ograniczone wydatki w tej uchwale, zwiększenie wydatków, czyli do wysokości wydatków. Zwiększenie dochodów jest w kwocie mniejszej, tylko jedynie na pokrycie tych, co nie jest niezbędne do pokrycia pomiędzy dochodami a wydatkami. Część zadań zostało sfinansowane poprzez przeniesienie środków, w związku z tym ten plan dochodów nie jest o tyle zwiększony, jak poprzedniej uchwale. Czyli nie wszystkie dochody są w tej uchwale? Nie wszystkie uchwały tego. Dochody są zrealizowane ponad plan, znacznie. Natomiast na potrzeby pokrycia wydatków w tej uchwale zostało tylko zwiększone o 80%. To jeszcze prostując, może jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłam. W opisówce w dziale 901 jest podane w rozdziale klasyfikacji budżetowej 901, gospodarka ściekowa i ochrona wód. Następuje zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów konserwacji. Nie jest podana kwota, o jaką. Ja się dopatrzyłam, że tam chyba jest 12 600, ale nie ma tutaj w tej opisówce podanej, więc dla uzupełnienia jasności zapisów, jeżeli pani się zgadza ze mną, to należałoby to chyba uzupełnić. To jest na stronie 5, przynajmniej w tej wersji, która ma. Jest to na 12 200 zł. Tak, 12. To pochodzi z czynszu, o który zwiększam właśnie, to jest nowe. W tej uchwale zwiększam wpływy z czynszu dzierżawnego
wnoszonego przez spółkę Wodociągi Płockie, zgodnie z faktorą wystawionym przez urząd gminy. I również Wodociągi Płockie wystawiają nam faktury za eksploatację sieci i te faktury za eksploatację sieci są też zwiększone na te środki właśnie z tego czynszu. A ten wskaźnik nie 12600, bo tutaj patrzę w tej tabelce, to mam 12600 zwiększone w dziale 900. To zwiększenie w dziale 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód jest zwiększenie 12600 i daje to 847,161 po zwiększeniu. Tak czytam z materiału. A było 831,530. Jeśli mogę podać na stronę, podaję stronę swoją. Nie wiem, czy ja mam inną tą wersję. Tam jest żółty. Stary materiał. Nie, no bo tak, 12 600 zł. To jest po 6300 miesięcznie było liczone. Tak, bo tak. To nie 12, 200 to 12 600. Tak, ale natomiast tu są jeszcze podatek VAT będzie odliczony, więc te wpływy będą mniejsze. Proszę pana radny Żywowski. Chciałem się zapytać, działu 754, rozdział 75412, ochotnicze straże pożarne, wzrost wydatków o 15 tysięcy zł, budowa garażu. Na czym to ma polegać? Nie chodzi o nadzór na budowę drogi. Za 15 tysięcy? A tam tym razem był 8100. To jest jakiś super nadzór? Nie, tam jeszcze są koszty związane z obudową stodoły, na którą zgodziła się komisja rewizyjna na przechowanie samochodów drogowych. Tu ile kosztuje nadzór, a ile ta stodoła? On nie istnieje, wiem, nie ma to na liście, nie możemy się dowiedzieć. Proszę pan radny Łączyński. Chciałem dopytać jeszcze do pierwszego pytania, to ile kosztuje ten nadzór i ta stodoła? I kolejne pytanie też będę miał. Jeśli chodzi o nadzór, musiałbym pójść na górę, jakie ustalenia zostały poczynione, umowy na nadzór jeszcze nie. Bardzo prosimy. Umowa będzie dopiero po zabezpieczeniu. No właśnie, czyli no to znowu jest kolejność ta sama. Zaciągamy zobowiązania, czyli komuś też obiecujemy. Proszę pan radny, a później podpisujemy. Mam jeszcze pytanie do pani skarbnik. Żadne zobowiązanie przedłożenie nie zostało zaciągnięte. Ale to można było przewidzieć, to było pozwolenie na budowę. Można było więcej środków zabezpieczyć. Proszę pan radny Łączyński. Mam pytanie, pani skarbnik, co z wydatkami na serwer, na administrację, na umowy zlecenia, na energię, które były w poprzednim projekcie uchwały, a w tym ich nie ma, bądź ich nie widzę, bo nie ma wyszczególnionych. Będą na sesji 30 listopada. Dziękuję. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Proszę pan radny Stefański. Ja chciałem spytać, przeróbka tej stodoły, czy tam jest uwzględnione też na wypadek mrozu prąd, który będzie pożyczany od Różackiego? I czy uwzględniona jest ta dmuchawa, czy wypożyczona będzie, czy kupno? No, kupno moim zdaniem to się mija z celem, jedynie czy pożyczyć gdzieś, czy coś. Jeśli mrozu nie będzie, to wiadomo, kosztów nie będzie żadnych. A jeśli będą mrozy, to wiadomo, prąd musi być. Czy jest uzgodnione w ogóle z komendantem, czy tak tylko to na ładne oczy? Pieniądze na to zostały zabezpieczone.
właśnie... Ale pan naczelnik nie wytłumaczy, czy na prąd też będzie, jak rozumiem, że pieniądze na sodowe są. Na odbudowę i na utrzymanie samochodu strażackiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest zapewnienie firmy Zielony Ogród, która wykonuje garaż, że na 15 grudnia można będzie wstawić samochód strażacki. No ja rozumiem, ja wiem. Tylko, że żeby do 15 grudnia nie było mrozu, bo jak będą mrozy, to potem żeby nie było, że nie mamy wody na prąd. Decyzją Komisji Rewizyjnej jest zabezpieczenie w postaci budowy stodoły Toma Dworzyńskiego. Czyli 15 tysięcy, tak? No chcę powiedzieć, że koszt gmina pokrywa tylko na kupno desek. Resztę myśmy swoim kosztem. Płyty i styropian swoim kosztem żeśmy obłożyli. Czyli strażacy? Strażacy, tak. Własnym kosztem żeśmy własną siłą zrobili, własną siłą. Tylko jedynie deski, a deski nie, faktura poszła do pana naczelnika, czy do pana wójta, nie wiem, ile tam to niewielkie pieniądze. Czyli zapłacimy z budżetu. No. Proszę pan radny Łaczyński. Jeszcze mam pytanie odnośnie tego garażu i nadzoru. Wiem z wiadomości, że inwestycja się kończy 15 grudnia, a skoro nie ma umowy na nadzór, to nie ma tego nadzoru, to za chwilę nie będzie potrzebna ta umowa i ten nadzór. Czegoś nie rozumiem. No nie ma umowy. No nie ma umowy. To nie ma nadzoru. Umowy rozumiem, że nie ma nadzoru. Czy pan naczelnik powie? Nadzór jest strażacki, prezesa i naczelnika. Proszę o ciszę. Do dnia 15 grudnia, tak jak powiedziałem, zgodnie z zapewnieniami prezesów firmy Zielony Ogród, zabezpieczony będzie samochód strażacki, w zasadzie obydwa samochody strażackie. Natomiast budowa nie zostanie zakończona. Proszę pan radny Żeruski. To takie mam pytanie, skoro budowa się toczy, potrzebny jest nadzór w takim razie, bo się on nie polega na tym, że w trakcie budowy, nie wiem, od fundamentów ustanawiamy nadzór, tylko ktoś już musi ten nadzór prowadzić. Kto prowadzi obecnie ten nadzór? Mam takie pytanie inwestorskie. Bo już ściany stoją, już jest stan surowy, otwarty. Drzwi są werbowane. Inspektor nadzoru już to oglądał, czy to się nie załamie do wiosny? Nie wiem, czy oglądał. Oficjalnie nie ma. Znaczy ja oglądałem. Czyli ja te pieniądze wytrzymałem i komendant różacji. To są pieniądze dla radnego. Pode mną się nie zagina. Prosimy o wyjaśnienie. Mogę tylko zapewnić, że budowa jest bezpieczna i jest pod nadzorem. Wtedy, tak jak też zostało powiedziane, żadne zobowiązania finansowe nie zostały poczynione. Ja zadaję pytanie, kto? No ktoś musi robić ten nadzór, zmienia nazwiska. Jakim nadzorem? Jest prawo budowlane, tak? No nadzór, osoba, z uprawnieniami. Pytam się, kto? A nie pan Janek z panem komendantem starszym. Sprawiał nadzór społeczny. Kilka lat żeśmy robili ogrodzenie i chcę powiedzieć, że nadzór był. Był inspektor nadzoru, który przyjeżdżał i ogrodził. Dziatę. Jaką dziatę? To od 15 lat. Tak? Też się robił. Może proszę na przykład. Należy na przykład. Może to jej nie ma. Jest. Nie widziałem. No cóż, w takim przypadku, jeśli w tym momencie pan naczelnik nie może odpowiedzieć, to prosilibyśmy na piśmie odpowiedź, kto prowadzi nadzór, za jaką kwotę, czy w ogóle jest ten nadzór. Moim zdaniem, panie wójcie, to dziwna sprawa. No, budowa jest 3/4 budowy zrobione, a nie ma inspektora nadzoru. Dziwna sprawa. No. I jak budowę się rozpoczyna, budowę domu. Ale proszę, pan radny Stefański, proszę wstać i odpowiedzieć. Przepraszam.
budowę domu, jak się zaczyna, to pierwsze zaczyna się od inspektora nadzoru. Fundamenty i w ogóle inspektor nadzoru. Tak samo jak tutaj, nie wiem. Fundamenty były, ja nadzorowałem, było fundamenty, według mnie były zrobione dobrze, ale na papierze tego nie ma. Nie wiem, co będzie napisane w książce, księdze budowy. Kto robi to? Na koniec to nie potrzeba. No, na koniec to może być pan naczelnik lub pan wójt inspektorem na nadzoru. Żadnym nadzorom nie potrzeba. Nie potrzeba. Pan radny Stefański nie ma uprawnień inwestycyjnych. Ja nie mam uprawnień, no, ale nadzoruję. To jest społeczne. Szanowni Państwo, tablica jest, kto jest inwestorem, kto jest wykonawcą. Myślę, że chyba wszystko jest w porządku, bo gorzej przez cały czas było w Ryszynie, gdzie prosiłam o tablicę i przy budowie drogi i takiej się nie doczekałam. Myślę, że nigdzie nie było, panie wójcie, nigdzie nie było. Oglądałam całą trasę, ani przy krzyżówce, ani przy lesie takiej tablicy nie było. Zawsze taka tablica powinna być na początku, prawda, tam gdzie się budowę zaczyna, tam powinna być tablica przez kilka miesięcy budowy. Takiej tablicy nie było. Dobrze, rozumiem, że kończymy. Czy jeszcze są pytania? Proszę, pan radny łączył. Jeszcze nalewam, bo dostaliśmy odpowiedź, że jest nadzór. Chcieliśmy się dowiedzieć, kto prowadzi ten nadzór nad budową garażu. Bo jeżeli pieniądze przeznaczymy... I chcemy umowę na nadzór, a uzyskaliśmy odpowiedź, że jest nadzór. Więc kto? Czyli jest umowę. Nie, no, na chwilę obecną nie ma umowy, więc nie mogę powiedzieć, kto prowadzi nadzór. Mogę tylko zapewnić, że nadzór jest prowadzony na chwilę obecną społecznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Społecznie to nie będziemy pieniędzy dawać na to. Jeśli społecznie nie ma mówi. Tak jak powiedziałem, na chwilę obecną, ponieważ nie zostało zaprzeczone. No. Panie naczelniku, panie przewodniczący, proszę państwa, ja czegoś nie rozumiem. Skończy się budowa i my będziemy płacić za nadzór, który był prowadzony społecznie. Może jest umowa? No to ja tego nie rozumiem. I uchwalimy to właśnie tak, jak jest to wszystkim. No mówi pan, że jest nadzór społeczny, prawda? A za chwilę dostaniemy, żeby zabezpieczyć, zapłacić za nadzór, którego tak faktycznie nie ma, bo jest społeczny. Ja proszę o wyjaśnienie. Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie w tej chwili, powiedziałem. Proszę o ewentualnie zapytania na piśmie. Nie, ja proszę zaprotokołować to pani Dorota, ja proszę, żeby to było ujęte w protokole. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. No to jest. Nie mamy odpowiedzi, to nie będziemy pytać. Że będzie bezprzedmiotowo, bo już uchwaliliśmy pieniądze i podpisaliśmy umowę. Będzie bezprzedmiotowo. Umowa nie została podpisana, żadne zobowiązania. No właśnie, jeżeli uchwalimy dzisiaj pieniądze, to odpowiedź będzie brzmiała, sprawa jest bezprzedmiotowa, bo są pieniądze podpisane. To nie jest kwestia, czy się obawiamy, ale o praworządność odstosowała się. Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Ja myślę, że... Proszę o ciszę, panie radny. Ja powiem tak, jeśli wolno mi powiedzieć, to powiem tak. Wydaje mi się, że nie jest wszystko w porządku. No, jednak z tego wynika, że coś tutaj brakuje. Proszę dopełnić obowiązków wszystkich, jakie by wynikały, prawda, z tego względu, że albo jest ten nadzór, jak się zaczyna budowę, albo nie ma. Nie ma takiego pojęcia przy takiej budowie, jak nadzór, jak i społeczny. Bo odpowiedzialności nadzór społeczny nie ponosi. No nie, ja nie biorę powiedzieć. I powinien być nadzór taki, jak przewidują przepisy. I proszę jeszcze raz, że radni nie są nie z tego świata, czy z trzeciego świata, gdzie nie potrafią odróżniać jedno od drugiego. Tylko proszę pilnować dobrze inwestycji, bo owszem, przyklepaliśmy tam to, co było w WPF-ie. Też nie. Też tak naprawdę nie powinniśmy, ponieważ były zobowiązania zaciągnięte wcześniej, pieniądze później.
Pani przewodnicząca, to było zdementowane, proszę tak, powtarzać były zdjęte pieniądze 7 września. W tym momencie, żeśmy dołożyli, tak, więc nie było nad tym dyskusji tak aż mocniej. Ale jeśli sytuacje się powtarzają i gdzieś, prawda, rozmijane są z prawem, to ja bym bardzo prosiła, żeby jednak zmobilizować pracowników, żeby dokumenty były odpowiednio przygotowywane wcześniej, bo przyjdzie taki moment, że nie będziemy głosować nad czymś, to co już wcześniej było albo podpisane, niepodpisane, był nadzór, nie był nadzór, bo ktoś, kto z boku by to usłyszał, to by się naprawdę, nie wiem, głęboko nad tym zastanowił, więc bardzo tutaj prosimy, przynajmniej ja proszę o to, żeby jednak te dokumenty były dużo wcześniej przygotowywane tak jak należy i prowadzone tak jak należy. Ja odpowiem, że oczywiście tą prośbę pan przewodniczący bierzemy sobie do serca. Mi osobiście też jest bardzo przykro i wstyd, że nikt projektując tą drogę nie pomyślał, że dzieci w szkole muszą wysiąść w trasie autobusowej bezpiecznie, a nie w locie przy drodze. Nie był to pan naczelnik Dzięgielewski, pan sołtys jest na sali, prowadziliśmy owocne rozmowy, ta zatoczka jest owocem społecznego też udziału Rady Stołeckiej, dyrekcji szkoły w naprawianiu błędów, które zastaliśmy budując tą drogę. Nie powiedziałam, że zatoczka jest niepotrzebna. Ja powiedziałam tylko, że można było nie zdejmować wcześniej, czy poinformować wcześniej i pieniądze zabezpieczyć. A jeśli podpisuje się zobowiązania we wcześniejszych miesiącach, a dopiero w listopadzie, kiedy jest nóż na gardle, prosi się Radę o dokładkę, to nie jest w porządku. Nie wracajmy już do tego, ale ja chcę wrócić do tego, bo żadnych zobowiązań nigdy nie ciągnęliśmy. Panie Wójcie, ja myślę, żeby się pan już nie podnosił więcej i nie mówił o zatoczce, ponieważ tak jak powiedziałam, przeszło, minęło, podjęliśmy już decyzję. Podjęliśmy już decyzję. Nie chcieliśmy w tym drążyć dalej w dokumentach, które są w urzędzie. Kto powiedział, że nie jest potrzebna? Proszę pan radny Dobosiewski. To proszę o zamknięcie dyskusji i podjęcie uchwały. Proszę pani radna. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam jeszcze się odnieść do tej kwestii zarówno budowy, zwiększenia środków na Arkadię, jak i teraz odnośnie straży. Tu pan mecenas nam wyjaśnił, że nie ma naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli nie była podpisana umowa i brakowało w tym czasie środków. Czyli nie ma naruszenia. Ale zadania zostały wykonane, rozumiem, bez podpisania umowy, tak, i bez zabezpieczenia środków. No, i to musimy sobie wyraźnie powiedzieć, zarówno przy tej Arkadii, jak i teraz przy straży. Podobno jest nadzór, za który teraz dopiero będziemy podejmować uchwałę, że mamy zapłacić. Nadzór jest społeczny, za który mamy płacić. Nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałam, ale rozumiem, że trwają roboty, trwają zadania bez podpisania umów, bez zabezpieczenia środków. Dopiero teraz będziemy zabezpieczać środki i podpisywać umowy. Proszę pan mecenas. Witam stopień rozmowania radnych, którzy zwłaszcza podnosili ten wątek, że jakieś zobowiązania są zaciągane, wprawdzie nie jest podpisana umowa, w związku z tym dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i to akurat dotyczyło również i w pierwszej części wypowiedzi przy WPF-ie i teraz oczywiście przy nadzorze. Oczywiście nie ma takiego pojęcia jak nadzór społeczny, to jest inna zupełnie kwestia w prawie budowlanym, natomiast to jest pewien skrót myślowy i jednocześnie, powiedzmy, przedstawienie sytuacji, która faktycznie wygląda. No, słyszałem na sali trafnie zresztą, że radni chodzą po ziemi, też pewnie niejedną budowę prowadzili i wiedzą, jak to wygląda. Otóż, jeśli chodzi o nazwy inwestorskie, zaraz wrócę do tej kwestii również wcześniejszej. Ona jest prowadzona w różnej formie, i w formie umowy o dzieło i w formie umowy zlecenia. Chodzi o to, że jeżeli nie ma środków oczywiście na ten cel, to takie umowy się nie podpisuje. Pan wójt, każdy wójt, nie da się złapać oczywiście na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czyli skoro, powiedzmy, wcześniej państwo mówiliście, to jak to, zaciągacie zobowiązania, a powiedzmy
nie mieliście pieniędzy, no to taka sama sytuacja zachodzi teraz, jeżeli chodzi o nadzór. Skoro środków na nadzór jeszcze nie ma, bo tak zrozumiałem wypowiedź i nie znam sytuacji innej akurat, to zatem w tej chwili oczywiście urząd, kierownicy urzędu czeka na środki, żeby móc podpisać umowę. Natomiast w mojej ocenie, bo też chodzę po ziemi, wydaje mi się, że inspektor nadzoru oczywiście jest tym, który akurat te czynności wykonuje i liczy na to, że jak będą środki, to będzie podpisana umowa i to jest chyba cała tajemnica, niczego tutaj niczego nie wymyślamy, powiedzmy innego. Natomiast co do tego, jak już powiedziałem, raz jeszcze powtórzę, do naruszenia dyscypliny publicznej, do naruszenia dyscypliny publicznej. Proszę o ciszę. Tak. Rozwinę ten wątek wcześniejszy, mianowicie chodzi o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Otóż oczywiście wracając do drogi, bo to bardziej uchwytny temat jak ten nadzór. Oczywiście scenariusze mogą być takie, które już w różnych gminach były, jak to się mówi, potocznie przerobione. Czyli nawet gdy, zakładając, że roboty zostaną wykonane, a środków by nie było na ten cel. Tak? Czyli nie było podpisanej umowy, ale roboty były wykonane. Oczywiście wykonawca wtedy nie dostałby wynagrodzenia, chyba że pan wójt by zapłacił, to wtedy naraziłby się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Pewnie pan wójt tego by nie zrobił, takie wójtowie to nie robią. W związku z tym wtedy wykonawca wezwałby urząd do zapłaty tego wynagrodzenia, zaraz pozwałby do sądu. I w sądzie oczywiście pewnie tę sprawę wygrałby, wszystko na to wskazuje, bo albo byłoby to niewykonanie zobowiązania po stronie dłużnika, czyli zamawiającego, czyli gminy, albo też po prostu, że roboty, które on zrobił i oddał, to bezpodstawnie wzbogaciły gminę. Niezależnie od tego, którą podstawę prawną byśmy przyjęli, to ten wyrok oczywiście zapadnie pozytywny w sądzie drugiej instancji tak samo. Wtedy powstaje pytanie, no i co wtedy, prawda? A no wtedy jest tak, że albo pan wójt, czy gmina płaci te pieniądze, albo nie płaci. Jeżeli nie płaci, no to ten, kto ma wyrok, i tytuł dokonawczy kieruje sprawę do komornika, a ten nie patrzy, czy ta złotówka jest na to, krótko mówiąc, czy jest znaczona. Tylko zajmuje środki, jeżeli one są na koncie i to byśmy wyszli w Starej Białej taką sytuację przy uporze pewnych, powiedzmy, osób w dawnych czasach, bo w pierwszej kadencji mamy taką sytuację obecnie teraz w Bielsku, ona jest dość powszechnie znana, żadnej tajemnicy tutaj nie zdradzam. Rzecz polega na tym, że też chodziło o roboty budowlane, tylko nie wypłacili, nie zapłaciliśmy komornikowi, który środki zajął, a zapłaciliśmy podwykonawcom wszystkim, prawda, a resztę komornikowi. Z jakiego powodu? No z jednego, żeby dwukrotnie nie płacić za te same roboty. Jak to się skończy, zobaczymy. Kiedyś może będzie okazja, że Państwu o tym powiem. No i teraz dochodzimy do wyroku. No właśnie, jak się ma taki wyrok do budżetu? Ano, na tę okoliczność, oczywiście ustawa o finansach publicznych mówi, ona nie milczy, bo powiedzmy i prawo, i finanse publiczne nie znają, albo inaczej, nie powinny znajdować próżni. O tym mówi artykuł 256. To są wydatki wtedy traktowane jako nieprzewidziane i które należy zrealizować, niezależnie od tego, jakie one zaplanowane są w budżecie. Czyli krótko mówiąc, wtedy będzie można na podstawie tego wyroku, czy trzeba będzie na podstawie tego wyroku zapłacić, niezależnie od tego, czy jeszcze raz powtarzam, czy są środki na ten cel, czy nie. Bez nawet wcześniejszej korekty budżetu. Natomiast oczywiście, że potem korekty należy dokonać, to jest zupełnie inna kwestia. Także tak to wygląda z punktu widzenia praktycznego, co by było, gdyby było. O tak. Proszę Pani Radna. W mojej wypowiedzi chodziło mi o to, że my podjęliśmy już uchwałę WPF zatwierdzając te pieniądze i nie chcemy tu narażać właśnie gmin na tego typu sytuacje, żeby nie zatwierdzając środków doprowadzić nie do tego, że nie zapłaci gmina. Nam chodzi tylko o samą rzetelność prowadzenia spraw. To znaczy, że najpierw się robi roboty, nie ma umowy, nie ma pieniędzy, a teraz już, bo Panie Wójcie, mamy 20 listopada, czyli jest dzień, kiedy kończymy robotę, a dzisiaj dopiero zatwierdzamy pieniądze na te zadanie. I o to mi chodziło. Więc zachowując rozsądek jako radni, my podjęliśmy tę uchwałę. Nie dlatego, że akceptujemy taką formę, tylko dlatego, żeby nie narażać właśnie gminy na dodatkowe koszty. I o tym chciałam powiedzieć, że mamy sytuację, że zatwierdzamy coś po fakcie, a coś, co powinno być zatwierdzone w kolejności takiej, że jest, zaczyna się budowa, jest nadzór, jest umowa, są pieniądze na to i nie ma tego typu sytuacji, że mówimy o jakimś nadzorze społecznym czy niespołecznym i zatwierdzaniu teraz pieniędzy na kogoś, kogo
ktoś sprawuje albo nie sprawuje nadzoru. Ja dziękuję z tej uwagi. Przechylam się oczywiście do ministra, powiem tak. Z tego co przypominam, to budowę zaczęliśmy garażu w październiku, dobrze mówię panie? W październiku. 26 października już prosiliśmy o przesunięcie w budżecie, ale wiadomo, że z racji tego, że państwo tam uważali, że to nie jest zasadne, budżet był w jednym dokumencie, nie można było całościowo przesunąć to. Było na pewno. Zwiększenie było wcześniej. Powiem tak, no, ja sam jestem też zszokowany, jeśli chodzi o kwotę związaną z budową tego garażu. Powiem sobie szczerze, ten garaż, jeśli chodzi o kosztorys i tak dalej, no, dosyć jest drogi. Troszeczkę może źle wyszło, że wśród oferentów najniższa cena to była o 1000 mniej niż mieliśmy zaplanowane w budżecie, czyli 419 a 420 było w budżecie. Oczywiście można było zrobić tak, że można było po prostu wycofać się z tego przetargu. Jakby przebył sobie jak tłumaczy, że nie podchodzimy do tego, bo na przykład nie mamy zabezpieczonych tych środków w tym momencie w tej kwocie na nadzór, ale to by spowodowało, że znowu byśmy mieli jakieś kolejne 30 dni, bo znowu trzeba było przetarg przedłużaniu budowy. Zależało na tym, tak proszę Państwa, żeby ten garaż też się powstał i stąd ta jakby sytuacja, która zaistniała, a nie z jakiejś złej woli naszej, żeby Państwo dobrze zrobili. Także przepraszam bardzo, dziękuję Panie Przewodniczący. No i to jest wyjaśnienie. To jest właśnie to, że nie ma rozmowy między wójtem a radnymi, panie wójcie. Tak. Nie jest tylko to. Ale nie przestańcie kupować kropać. Ale proszę. Pan wójt wyjaśnił dokładnie i to wydaje mi się radnym. Być może, że z wami rozmawia. Wy może o tym wiecie, a my nie wiemy. Ja zobowiązałem się też tutaj z panią przewodniczącą, że jakby będziemy teraz rozmawiali, ja bym przychodził na komisję, także żeby nie było w przyszłości takich niedomówień. Jak to mówią, żeby ryb przed siecią nie łapać, żeby wcześniej o wszystkim mówić. Rada jest taka, że na pewno zrobimy pewne usunięcia. Bardzo dziękujemy. Proszę. Rozumiem, że nie ma więcej dyskusji, tak? To dziękujemy bardzo i przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę o ciszę. Przepraszam. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kto jest przeciw? 1 głos przeciwny. Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące. Projekt uchwały został przyjęty i prosi się o czytanie. Czy musiały być takie bóle? Nie komentuję. Uchwała Rady Gminy Słupno z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, tekst jednolity dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1515 i artykuł 216 ust. 2 punkt 5, artykuł 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2013, pozycja 885. Rada Gminy Słupno uchwala, co następuje. Udziela się z budżetu Gminy Słupno pomocy finansowej powiatowi płockiemu. Proszę o ciszę. Na realizację zadania doposażenie bezedukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną. Paragraf 2.1. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2015 rok w wysokości 4200 zł. Punkt 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Słupno a Powiatem Płockim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Chyba tutaj skradnie. Tam to jest prawda, to zdanie formalno-prawne, natomiast musi być szata graficzna zmianie. To głównie tę uwagę do pani przewodniczącej. Mianowicie po wyrazach, co następuje, powinien być dwukropek. Tak. I cały ten tekst udziela się od tego momentu, powinien być oznaczony paragrafem 1 i dopiero dalej tak jest w uchwale. Paragrafu. Czy są pytania? Rozumiem, nie ma. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płockiemu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Uchwała został przyjęty. Rozumiem, że porządek został wyczerpany. Pozostaje mi tylko wygłosić, że zamykam obrady 15 sesji Rady Ministrów. No, życzę Państwu miłego popołudnia. Proszę jeszcze chwilę o ciszę. Na podjęcie uchwały, ale też ja serdecznie Państwu podziękować. Cieszę się, że wspólnie wyszliśmy do zrozumienia i mam nadzieję, że będzie się na dobrze dalej spracowało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.